Wybory samorządowe 2018. Debata w Weekend FM. 8 minut po 9, Arek Jerzejewski, dzień dobry. W Weekend FM gościmy dziś kandydatkę i kandydatów na burmistrza Kościerzyny. Karina Młodzianowska, Komitet Wyborczy Wyborców Kościerzyna na Plus, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Zdzisław Czucha, Komitet Wyborczy Kościerska Marka. Dzień dobry. I Michał Majewski, Komitet Wyborczy Wyborców Moje Miasto. Witam bardzo serdecznie. Ja przypominam, że w Kościerzynie Weekend FM możecie słuchać na częstotliwości 91,7 FM. No bo wczoraj mieliśmy sygnały, że były małe problemy z odbiorem. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko jest okej. Okay. Tak nasi technicy sprawdzili sprawę. Okazuje się, że to nie jakieś kwestie techniczne, tylko pogoda jest powodem tego, że ten odbiór był słabszy, a nawet mogą się nakładać na siebie nieraz różne stacje. No z tym już nic nie możemy zrobić. W razie czego odsyłam na weekendfm.pl. Tutaj możecie skorzystać z playera oraz z naszych mobilnych aplikacji mobilnych. Ale wracamy do naszych gości, do kandydatów i do samej Kościerzyny. Nasza kościerska reporterka Klaudia Cieplińska-Bednarek pytała mieszkańców, jak im się żyje w Kościerzynie, no i co ewentualnie chcieliby zmienić. Jak mieszkańcom Kościerzyny żyje się w tym mieście? Myślę, że dobrze. A jakby mogła pani coś zmienić, co to by było? Troszeczkę część wschodnia Kościerzyny jest trochę zaniedbana i też brakuje może i placów zabaw dla dzieci, właśnie te ulice. I myślę, tak by było wszystko w porządku. Chyba dobrze. No chyba nic bym nie zmieniłam, bo mnie się dobrze żyje. Kościerzyna to jest wiocha, nic nie robią, nawet ławek nie ma, żeby starsze osoby mogły sobie usiąść. Dzwoniłem do inwestycji chyba już 10 razy. Brzydko powiem, jak młodzi mówią, olewają. Myślę, że dobrze. Jeżeli chodzi o Kościerzynę, to jest to miasto niewielkie i dlatego się tak dobrze żyje. Jakby mógł pan coś zmienić, co to by było? Według mnie to przede wszystkim połączenie. Połączenie z Gdańskiem, z Trójmiastem poprzez kolej metropolitalną, żeby ułatwić ludziom dostęp do Trójmiasta, tam najczęściej pracują, to połączenie jest potrzebne. A jeżeli chodzi o modernizację miasta, to myślę, że więcej takich imprez typowo nakierowanych na ludzi. A jeżeli chodzi na przykład o Dni Kościerzyny, to tak się mówi, że to są dni, a tak właściwie to jest jeden dzień. Dlatego potrzeba takiego zjednoczenia w ludziach poprzez imprezę, jakąś integrację, danie im tej możliwości. To głos mieszkańców Kościerzyny, 23-tysięcznego miasta, którym chcą rządzić Karina Młodzianowska, Zdzisław Czucha i Michał Majewski. W takim razie przechodzimy do pytań. Przypominam, że program odbywa się na żywo, dlatego przyjęliśmy zasadę, zgodnie z którą każdy z kandydatów ma minutę na wypowiedź oraz po 30 sekund na początkową autoprezentację i końcowe podsumowanie. Kolejność wypowiedzi będzie się zmieniać tak, żeby przynajmniej raz każdy z państwa odpowiadał jako pierwszy. Jeśli któryś kandydat będzie chciał odnieść się bezpośrednio do słów swojego kontrkandydata, musi to zrobić w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od autoprezentacji. Jako pierwsza pani, Karina Młodzianowska. 30 sekund dla pani. Proszę bardzo. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Karina Młodzianowska. Jestem kandydatem na burmistrza Komitetu Kościerzyna na Plus. Mam 44 lata, dorosłą córkę Kornelię, wykształcenie wyższe, bankowość i finanse. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w sektorze bankowym, jak i samorządzie powiatowym. Dla mnie największą wartością są ludzie. To dla ludzi, dla mieszkańców Kościerzyny, ja i mój komitet chcemy pracować, chcemy rzetelnie pracować po to, żeby żyło się ludziom w naszym mieście, pięknym mieście, coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Teraz pół minuty dla pana Zdzisława Czuchy. Dzień dobry. Zdzisław Czucha, z wykształcenia inżynier budownictwa, ze specjalnością też gospodarka przestrzenna i energetyka. Jestem też doradcą energetycznym Narodowego Funduszu Środowiska. Komitet Wyborczy Kościerska Marka powstał na bazie Stowarzyszenia Kościerska Marka, założonego ponad między 4 lata temu. Nasze podstawowe rzeczy to troska o to, aby naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Monitorujemy to, co dzieje się w mieście przez całą naszą działalność przez 4 lata. Dziękuję bardzo. I Michał Majewski. Nazywam się Michał Majewski, mam 49 lat, obecnie jestem burmistrzem miasta Kościerzyna, szczęśliwy mąż i ojciec siódemki dzieci od roku do 18 lat, absolwent Politechniki Gdańskiej, doświadczony przedsiębiorca i samorządowiec. Wyznaję tradycyjne zasady i tak wychowuję moje dzieci. Potrafię współpracować z ludźmi i jestem otwarty na potrzeby i sugestie mieszkańców. Uczciwy, przywiązany do swojego miasta, swojej małej ojczyzny. Moje przesłanie to rodzina, praca i bezpieczeństwo. Dziękuję. W czasie. Teraz czas na pytanie dotyczące Kościerzyny. Jaki państwo macie pomysł na miasto? Co waszym zdaniem jest największym problemem, czy też wyzwaniem dla Kościerzyny na najbliższą kadencję? No i jak zamierzacie ten problem rozwiązać? Tutaj czas na odpowiedź 60 sekund. Tym razem jako pierwszy odpowiada pan Zdzisław Czucha.
Kościerzyna to miasto, które ma swoją szansę. To nie ulega wątpliwości. Nasza współpraca z Trójmiastem, też miejsca pracy w Trójmieście, oferta kulturalna, edukacyjna na wyższym poziomie, dlatego też połączenia komunikacyjne z Trójmiastem to jest podstawa, ale też połączenia komunikacyjne z ościennymi miastami. Kładziemy nacisk na zdrowie, ochronę powietrza, dobre oferty, dobrą ofertę inwestycyjną. Chcielibyśmy też, aby miejsce seniorów i szczególnie młodzieży to było miejsce godne, aby te wszystkie grupy słabsze, czyli niepełnosprawni, osoby, które mają problemy socjalne, aby też miasto tym się zajęło, ale z takich podstawowych, szerokich tematów, które wychodzą szerzej niż tylko ta lokalność, to budowa nowej komendy policji, będziemy o to zabiegali, o stację monitorującą jakość klimatu i powietrza w mieście, ale też chcielibyśmy, aby elektryfikacja linii kolejowej z Gdyni do Bydgoszczy była też naszym ważnym zadaniem. Dziękuję. Teraz pan Michał Majewski. Najważniejsze jest realizowanie zobowiązań i bycie uczciwym wobec mieszkańców. W programie, który chcemy realizować z kandydatami Komitetu Moje Miasto jest m.in. modernizacja dróg osiedlowych w osiedlu za lasem, drogi za obwodnicą od strony właśnie południowo-wschodniej Tysiąclecia 2, na co mamy już projekty. Rewitalizacja parku za urzędem miasta, dofinansowanie do wymiany pieców węglowych i docieplenia budynków, rozbudowa połączeń bezpłatnej komunikacji miejskiej i zakup niskopodwoziowych autobusów przyjaznych osobom starszym, niepełnosprawnym i matką z dziećmi. Rewitalizacja osiedla Tysiąclecia i ulicy Kartuszkiej oraz stworzenie Centrum Integracji Społecznej. Budowa parkingów m.in. przy zrewitalizowanym dworcu oraz ulicy Dworcowej i innych. Budowa tunelu pod torami łączącego dwie strony miasta i umożliwiającego wyjście na perony pasażerskie. Dokończenie Senior Plus i budowa mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością. Budownictwo mieszkaniowe, m.in. budynku komunalnego na 32 mieszkania, budowa sal gimnastycznych, nowe miejsca przedszkolne, przynajmniej 50, zagospodarowanie terenów przy Jeziorze Kapliczne i Gałęźne. Dziękuję bardzo i czas dla pani Kariny Młodzianowskiej. W Kościerzynie są problemy, które ja i mój Komitet Kościerzyna na Plus chcemy rozwiązać. Do najważniejszych zaliczyłabym stworzenie korzystnego klimatu dla przedsiębiorców, zarówno istniejących, jak i nowych inwestorów, którzy pojawią się na naszym terenie. Poprawa jakości powietrza w naszym mieście, chociażby przez przystąpienie do wielu programów i unijnych, i rządowych, by powietrze było coraz czystsze i ta jakość się poprawiła. Rozszerzenie polityki senioralnej, wprowadzenie karty zniżek dla seniora, danie im miejsc, gdzie mogą prowadzić swoją działalność. Stowarzyszenia, które skupiają starszych ludzi, powinni mieć to miejsce, lokale od miasta. Tutaj chciałabym powiedzieć, że największy związek emerytów i rencistów w Kościerzynie, który skupia prawie 1000 osób, nie ma lokalu od miasta. Musi sobie wynajmować. To powinno się zmienić. Seniorzy powinni czuć się komfortowo, bezpiecznie i powinni czuć, że są ważni dla naszego miasta. Rozszerzenie oferty edukacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również teraz czas na pytanie do wybranego kontrkandydata. Każdy z Państwa może zadać jedno krótkie pytanie tylko jednemu wybranemu kontrkandydatowi. No a zapytana osoba ma minutę na odpowiedź. Tym razem jako pierwsze pytanie zadaje pan Michał Majewski. Do pana Zdzisława. Czy będzie pan realizował swój priorytetowy projekt powstania uzdrowiska w Kościerzynie? Proszę Państwa, warunki życia w mieście Kościerzyna, jeżeli będą tak jak w uzdrowisku, to wszyscy będziemy z tego zadowoleni, będzie nam się dobrze, zdrowo żyło. Bo wymogi, jeżeli chodzi o jakość klimatu, powietrza, infrastruktury, komunikacji, odpadów, to są rzeczy, które są zdefiniowane w przepisach prawa. Więc ten standard życia w mieście jak w uzdrowisku to jest bardzo ważny. W ostatniej kadencji, pomimo uchwały Rady, w tym obszarze nie zrobiono nic, kompletnie nic. Nie zrealizowano uchwały Rady Miasta 2014 roku i za to ponosi odpowiedzialność pan Michał Majewski. Trzeba to jasno powiedzieć. Tak, ja będę starał się, aby w Kościerzynie warunki życia były tak jak w uzdrowisku. Czy uda się ten status uzdrowiska uzyskać? O to w referendum zapytamy mieszkańców. To wszystko, tak? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zadaje pani Karina Młodzianowska. Moje pytanie skierowane jest do pana Michała Majewskiego. Tyle mówi pan o oddłużaniu miasta. Jest to nieprawda, wprowadza pan mieszkańców w błąd, bo zadłużenie rośnie. Jestem w obecnej kadencji radną miasta Kościerzyna i
Znam budżet, zadłużenie rośnie, więc pytanie konkretne do pana. Jakie było zadłużenie, gdy przejmował pan nasze miasto na początku kadencji i jakie będzie na koniec roku? Prosiłabym o podanie mieszkańców uczciwej, prawdziwej liczby w złotówkach, nie w procentach i zgodnie z budżetem naszego miasta. Nigdy nie podaję w procentach, zawsze podaję konkretne liczby i jestem po uczelni technicznej, tak też robię. Rzeczywiście, na koniec 2013 roku zadłużenie wynosiło ponad 33 miliony. Zabezpieczeniu środków na rezerwę w 2014 roku, gdy przejęliśmy miasto, było ono już na poziomie około 32 miliony złotych. Natomiast w tym budżecie i w tym zadłużeniu nie było widać niewypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje miejskie, około 4 milionów złotych. Także dodając te kwoty, które nie były widoczne bezpośrednio w budżecie, jest to ponad 37 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy zadłużenie na koniec sierpnia jest na poziomie 32 miliony złotych. Po oddłużeniu przez 3 kolejne lata o 8 milionów złotych, co umożliwiło nam przystąpienie do projektów unijnych, na które mamy wkład własny. Dziękuję ślicznie. Dziękuję i pytanie zadaje pan Zdzisław Czucha. Ja mam bardzo proste pytanie. Wspomniał pan Michał Majewski, pan burmistrz, o tym, że gdzieś tam chce lokować budynek w programie Senior Wigor. To jest budynek najgorszy z możliwych, jeżeli chodzi o tego typu funkcje. Wyprowadził się stamtąd kościerski TBS, uznając, że to są, nie są godne dla niego biura. Przeprowadził się, kupił za duże pieniądze nowy budynek, a lokalizacja przy ulicy Trauguta 7, która miała koncepcję, która miała być też takie centrum integracji międzypokoleniowej, została przez pana burmistrza odrzucona. Chciałbym zapytać pana burmistrza, czy uważa, że lokalizacja w starych budynkach gospodarczych przy ulicy 8 Marca jest lepsza niż piękny budynek przy Trauguta 7. Po analizie zrobionej rzeczywiście uważam, że to jest najlepsza lokalizacja, jaka jest możliwa. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście inwestycje, budowę budynków komunalnych, socjalnych czy innych inwestycji dla seniorów na terenie miasta Kościerzyny, chciałbym przypomnieć panu burmistrzowi, że to za pana kadencji była podjęta decyzja między innymi o wyborze lokalizacji dla budynków socjalnych czy komunalnych. I między innymi jedną z lokalizacji była, która była przyjęta w poprzedniej kadencji, była lokalizacja na Wieżysku. Podobnie w poprzedniej kadencji była już podjęta decyzja i nawet było pozwolenie na budowę budynków komunalnych na zapleczu ulicy Kaplicznej 9, które niestety ze względu na niezrealizowanie tego zadania nie doszło do realizacji i ludzie nie dostali mieszkań. Także to musimy też pamiętać. Natomiast tutaj w tym momencie i dla tego założenia uważam, że jest to najlepsza, możliwa i będziemy, i my to wybudujemy. I myśmy do tego przystąpili. Wybory samorządowe 2018. Słuchasz debaty w Weekend FM. 21 minut po 9 w Weekend FM kandydaci na burmistrza Kościerzyny. Karina Młodzianowska z Komitetu Kościerzyna na Plus, Zdzisław Czucha, Kościerska Marka i Michał Majewski, Moje Miasto. Teraz czas już na wzajemną ocenę programów wyborczych. Jak państwo oceniacie programy wyborcze swoich kontrkandydatów? Czas na wypowiedź, jedna minuta. Jako pierwsza zaczyna pani Karina Młodzianowska. Tutaj szybciutko odniosę się do wypowiedzi pana Michała Majewskiego. Jestem koordynatorem Rady Seniorów i panie burmistrzu, wypraszam to sobie. To Rada Seniorów walczyła o dzienny dom pobytu seniora. To Rada Seniorów przez 4 lata zajmowała się tym problemem i proszę nie mówić ciągle ja, my. To jest też nasze miasto, panie burmistrzu, seniorów, osób niepełnosprawnych, innych radnych, nie tylko tych. I tutaj prostuję, że to Rada Seniorów zajmowała się budową budynku dla seniorów. Jest 3 kandydatów, mamy 3 różne programy. Jeżeli mogłabym ocenić program Michała Majewskiego, obecnego burmistrza, to po pierwsze chciałabym, żeby spełnił obietnicę sprzed 4 lat. Pisze w swoich obietnicach, w swoim programie wyborczym pisał, że obniży ceny śmieci, która wtedy wynosiła 13,5 zł w jednoosobowym gospodarstwie. Co się stało? Nie obniżył, podwyższył. Teraz za te same śmieci jedna osoba płaci 24 zł. To jest skandal. Jeżeli chodzi o program Dziękuję pana... Dziękuję bardzo, czas minął. No, musimy się trzymać tej dyscypliny czasowej. Pan Zdzisław Czucha, czas dla pana teraz, minuta. Ja tytułem sprostowania, ja będę żądał sądownego sprostowania tej informacji, że to ja wybrałem budynek, miejsce na budynek socjalny przy ulicy Gajowej. To jest po prostu wierne kłamstwo.
a porażka pana burmistrza, ta lokalizacja jest po prostu fatalna. Ja chciałbym podkreślić, że senior Wigor, wybrany na ulicy 8 Marca, jest równie fatalną inwestycją jak budynek socjalny przy ulicy Gajowej. Tam rosną koszty, zmniejszono o połowę zakres projektu, a koszty rosną. Ostatnio Rada Miasta nawet zwiększała środki na ten budynek, więc ja nie wierzę w ani jedno słowo, które jest składane jako program wyborczy pana burmistrza Michała Mańskiego. Z przykrością to stwierdzam. Przykładem może być też oświetlenie uliczne, które dawno powinno być zrealizowane. Na początku kadencji nie jest realizowane. Miasto mogło mieć z tego tytułu bardzo duże oszczędności, a tych oszczędności nie widać. Prace miały być skończone do końca października. Z tego, co słyszę, nie będą skończone, więc te obietnice, tak jak tanio wybudowany dworzec. Proszę Państwa, miasto włożyło w odbudowę dworca ponad 8 milionów ze środków własnych. Za chwilę nie będzie miało środków na realizację kolejnych projektów. Dziękuję Program bardzo. Jest po prostu źle skonstruowany. To był czas na ocenę swoich programów wyborczych kontrkandydatów. Pan Zdzisław Czucha wykorzystał go na swoją wypowiedź odniesienie się do słów pana Michała Majewskiego. Teraz Michał Majewski, minuta dla pana. No widać przeprowadzonej debaty, że jest napięta sytuacja. Programy wyborcze moich kontrkandydatów ocenią wyborcy, ale moim zdaniem opierają się one przede wszystkim na negowaniu funkcjonowania obecnej Rady i moim. Jest to przede wszystkim przedstawianie mnie i osób ze mną związanych w negatywnym świetle, obrażanie czy wyśmiewanie przez kandydatów obu ugrupowań. Braku merytoryki czy podważaniu kompetencji. Jest to małostkowe i ma na celu wyprowadzenie z nas z równowagi. Nie podejmę tego typu retoryki. Będziemy dalej uczciwie pracować, wykonując naszą pracę dla dobra mieszkańców i naszego miasta, naszej małej ojczyzny. U kontrkandydatów brak realnych i konkretnych propozycji na rozwój miasta. Jedynie ogólne hasła bez koncepcji, powtarzane przynajmniej od 12 lat. Chciałbym podkreślić, że w obecnej sytuacji budżetu miasta i potrzebie realizacji już podpisanych projektów nie możemy pozwolić sobie na ogólniki i obietnice bez pokrycia, na przedstawianie mieszkańcom nieprawdziwych danych, jak robią to moi kontrkandydaci. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Zdaje się, że mamy pytanie od słuchacza. Mam pytanie, czy miasto Kościerzyna jest odpowiednio dostosowane do osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, to jakie są programy obecnych burmistrzów, aby zmienić warunki osób niepełnosprawnych w mieście Kościerzyna? Dziękuję. No tu chyba chodziło o przyszłego burmistrza. To w takim razie teraz pani Karina Młodzianowska. Przede wszystkim miasto Kościerzyna nie jest dostatecznie dostosowane do osób niepełnosprawnych. Brakuje placów zabaw, gdzie mogłyby się bawić niepełnosprawne dzieci. Są stare chodniki, nie można jeździć na wózkach. Nowe budynki, które miasto buduje, tutaj przykład budynku socjalnego, nie jest absolutnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu, nie ma miejsca, gdzie ta osoba niepełnosprawna mogłaby się dobrze czuć. Nie ma dodatkowych terapii, gdzie mogłyby korzystać z tej terapii osoby chore, niepełnosprawne, ale też mogłaby być to pomoc dla rodzin, dla opiekunów. To jest bardzo ważna rzecz. Niepełnosprawnością obarczone są całe rodziny. Dziękuję bardzo. Zdzisław Czucha. Osoby niepełnosprawne często w zaciszu swych domów borykają się ze swoimi problemami. Trzeba zrobić, aby miasto było dla nich otwarte, przyjazne. To, że infrastruktura publiczna, budynki, ulice, place powinny być dostosowane, to jest dzisiaj abecadło i w ogóle trudno o tym mówić. Jeżeli tak nie jest, to trzeba to po prostu zmienić i gwarantuję Państwu, że my to zmienimy. Ale chcielibyśmy też szczególnie skierować naszą pomoc do rodzin, tam gdzie osoby niepełnosprawne przebywają, aby też ta opieka wytchnieniowa, jak my ją nazywamy, była tak zorganizowana, aby rodziny chociaż przez moment mogły uzyskać wsparcie od miasta w tych swoich niewątpliwie trudnych sprawach. Bardzo i na koniec Michał Majewski. Tak, jest to bardzo duży problem i nie jest to problem tylko i wyłącznie Kościerzyny. Jest to, myślę, problem niedostosowania samorządów czy niedostosowania infrastruktury miejskiej w wielu miastach. Będziemy starać się w miarę możliwości poprawiać to, regularnie zmieniać i udostępniać dla mieszkańców, którzy chcą też funkcjonować w mieście, a zdarzyło im się, że mają niepełnosprawność. Są równoprawnymi mieszkańcami jak wszyscy inni. Dziękuję bardzo. No i to było ostatnie zagadnienie. Teraz czas na podsumowanie. Co Państwo chcecie przekazać na koniec swoim wyborcom, mieszkańcom Kościerzyny? Dlaczego to właśnie na jednego z Was powinni oddać swój głos? Czy też na jedną z Was? To również czas na ewentualne uzupełnienie wcześniejszych wypowiedzi. Czas na wypowiedź 30 sekund. Zdzisław Czucha. Kościerzyna potrzebuje takiej nowej fali zaangażowania.
pełnej otwartości też na osoby, które przyjechały do naszego miasta. Zespół osób skupionych w Komitecie Wyborczym Kościerska Marka potrafi to zrobić. Mamy fachowców wysokiej klasy w wielu dziedzinach. Potrafimy zadbać o ochronę powietrza, dobre warunki życia w naszym mieście, o nowe założenia parkowe, o zieleń w osiedlach, tak aby przysłowiowa ławka, wiata na przystanku, aby ludzie byli najważniejsi, a nie wielkie inwestycje. Dziękuję bardzo, Michał Majewski. Bardzo chciałbym przede wszystkim zachęcić mieszkańców Kościerzyny do wzięcia czynnego udziału w wyborach i oddania głosu na mnie i kandydatów w moje miasto, którzy swoją merytoryczną pracą zapewnią stabilny i zrównoważony rozwój miasta. Ja oraz moi radni przestrzegają kulturalnych zasad życia i zachowania. Związani są z tradycją, między innymi tradycją naszej małej ojczyzny Kaszub. Mamy ugruntowany i stabilny kręgosłup moralny i nie odwracamy płaszcza w zależności od sytuacji. Jesteśmy silni dla mieszkańców i miasta. Dziękuję. I Karina Młodzianowska. Bardzo dziękuję na koniec za zaproszenie. Chciałabym powiedzieć wszystkim mieszkańcom Kościerzyny, że czeka nas niełatwy czas, ale możemy zrobić dużo. Środki unijne, ze środków unijnych możemy korzystać do 2020 roku. Cieszę się, że wreszcie przyznał się do tego pan burmistrz Majewski, że zadłużenie naszego miasta jest rekordowe i dziękuję tutaj panie Michale za to. Więc zwracam się do mieszkańców Kościerzyny. Bardzo proszę, zaufajcie mi i moim kandydatom z Komitetu Kościerzyna na Plus. Ze swojej strony gwarantujemy rzetelną i skuteczną pracę oraz współpracę ze wszystkimi, niezależnie od poglądów, dziękuję od przekonań. Bardzo, będziemy Karino. Pracować dla miasta. Dziękuję bardzo. No i na dzisiaj to wszystko. Teraz głos w rękach mieszkańców Kościerzyny. Ja przypominam, że też głos możecie oddać na weekend.fm.pl. Tutaj znajdziecie taką specjalną wyborczą mapę, no, w której możecie też już zagłosować w prawyborach weekend.fm, a znajdziecie też tam również i dzisiejszych kandydatów, a dzisiaj byli z nami pani Karina Młodzianowska z Komitetu Wyborczego Wyborców Kościerzyna na Plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdzisław Czucha, Komitet Wyborczy Kościerska Marka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 100% dla Kościerzyny. I Michał Majewski, Komitet Wyborczy Moje Miasto. Dziękuję również. Dziękuję ślicznie. Wierzę w Kościerzynę. Dziękuję bardzo. W poniedziałek po 9 w Weekend FM spotkanie z kandydatami na burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Wybory samorządowe 2018. To była debata w Weekend FM.